No i właśnie jedziemy z Pedrem do Sopotu na... Na co, Pedro? Na randkę. Na randkę. Jedziemy do Sopotu na randkę. O, słyszycie, jak silnik wyje? Brum, brum. Tutaj Pedro pokazuje możliwości. A w ogóle mamy szyberdach otwarty, więc bardziej słychać ten warkot silnika. No i jedziemy właśnie do Sopotu. Zobaczymy, trochę się przejdziemy jak za dawnych czasów. Nie, Pedro? No, już tak. Bo my generalnie zawsze jeździliśmy do Sopotu i zawsze jeździliśmy właśnie się przechadzać wieczorem. I to w sumie nie było ważne, czy były dzieci, czy nie było dzieci, bo jak były dzieci, to zawsze zostawialiśmy pod opieką. Wtedy na dwie godzinki sobie gdzieś wyskoczyliśmy, na przykład właśnie do Sopotu jechaliśmy. Jechaliśmy do Sopotu. Albo czasami też dzieci w wózkach braliśmy, nie? Pamiętasz? I jeździliśmy z dziećmi, także też tak było. No i teraz mamy taką możliwość i znowu właśnie jedziemy sobie poprzechadzać się i zobaczyć, jak tam wygląda, bo odkąd przyjechaliśmy do Polski, to jeszcze nie byliśmy w Sopocie, także dopiero pierwszy raz jedziemy. I wiecie co? To jest ważne, żeby znaleźć taki czas dla siebie i żebyście zawsze mogli wyjść sami gdzieś, bez dzieci na przykład. Żebyście mieli ten czas dla siebie, nawet tą godzinkę, żebyście mogli pochodzić, nie? Godzinka z łazieniem jest dla pary. Dla pary, no. Także, a w Sopocie, w ogóle jak będziecie w Sopocie, to myślę, że to będzie taki niezapomniany dla was czas, bo jednak w Sopocie czuć, że to jest taki kurort, nie? No. Czuć, że to jest taki kurort i jednak to molo, to wszystko dookoła, co tam się dzieje, te restauracyjki, ten mąciak, nie? To po prostu wszystko, ten klimat taki panujący w Sopocie, no, tego się nie da opisać. Po prostu trzeba przyjechać, trzeba pobyć. Nawet mi się wydaje, że piasek przed tym Grand Hotelem na plaży jest jakby czyściejszy niż na przykład w Gdańsku. Tak mi się wydaje, ale oczywiście to może być tylko taki mój wymysł. W każdym bądź razie też fajnie możecie przejść sobie na przykład z Sopotu plażą, potem laskiem do Gdyni Orłową i tam potem wejść sobie na klif. Też jest bardzo fajna wycieczka i wydaje mi się, że też warta właśnie odwiedzenia. Muszę wam pokazać, jak Pedro tutaj szuka miejsca, bo on znajdzie nawet taką maleńką, jak to mówią, dziurkę i tam zaparkuje. O, zaparkuje sam? Zobaczcie, parkuje. Tylko weź kontroluj, żeby on... Przenieś ja. No, chociaż ty też dobrze parkujesz, ale muszę powiedzieć, że auto też bardzo dobrze. Już jesteśmy w Sopocie, nie, Pedro? W Sopocie jest dużo ludzi. Dużo ludzi. Pełno ludzi. A my tutaj sami. Nie jesteś sami. Możemy pokazywać, kto jest tutaj. No. No i właśnie teraz myślimy nad tym, do jakiej restauracji mamy pójść, bo tutaj taki jest wybór tych restauracji. No i my się zastanawiamy, jak taka para fajna, jak my,
właśnie może spędzić ten wieczór i te nasze dwie godziny, nie, Pedro? Kiedy zawsze byliśmy na taka meksykańska restauracja, fajnie. Tak, meksykańskie, ale pamiętasz, co tutaj się wtedy stało? Tutaj była, no... Było takie zdarzenie, że właśnie pędził samochodem i od tamtego czasu, kiedy właśnie ten wypadek tutaj się zdarzył, ja powiem szczerze, to się bałam. Nie jeździliśmy wtedy, nie? Pamiętasz? Tam czas, nie? Muszę wyłączyć, bo tutaj dyskoteka, o. Tam będzie dyskoteka i muzyka leci. A tutaj ludzie czekają na meksykańską właśnie z dyskoteka, także jeżeli chcecie, to przychodźcie, bo jest naprawdę fajnie. Patrzcie z przodu, jaki ogród fajny. Zobacz, Pedro. Jeju, a może tutaj sąsiędziemy? Zobaczcie, fajne. Tylko muzyka znowu. Ale zobaczcie, jak ładnie wygląda. Ślicznie. Ja lubię w ogóle takie restauracje w bieli. Bieli albo w takich liniowych kolorach. Jeszcze taki ogień, kiedy nie. Klimat taki. Jest koło plaży, też jest ładnie. Ślicznie. No i z przodu oczywiście molo. No i zanim wybierzemy restaurację, to lecimy najpierw na molo. Zobaczyć. Zobaczcie, ile ptaków. Fajna pogoda tu, latarnia. Karuzela. Pedro, idziemy na karuzelę. W Gdańsku nie byliśmy, to w Sopocie pójdziemy. A tu jest właśnie fajna, no, fajna kolorowa fontanna. Ale my idziemy tam, bo chcemy zobaczyć na molo, a poza tym tam, nie wiem czy widzicie, ale jest ekran, bo tutaj zawsze latem właśnie było kino, pamiętasz, Pedro? Kino było na dworzu. Tego dnia, co był ten wypadek, to właśnie mieliśmy siedzieć tam, pamiętasz? Ale Pedro mnie przekonał, nie, lepiej nie siadajmy, idźmy, nie, do tej meksykańskiej restauracji. No i całe szczęście, bo ten samochód ponoć też tam wjechał, nie? W tych ludzi też chyba. Sam muszę słuchać te swoje uczucia. Tak, przeczucie swoje trzeba właśnie słuchać. A my, słuchajcie, jesteśmy przed wejściem na molo i oczywiście kupiliśmy sobie owoce, bo oboje... Chodź tu niżej trochę. Za wysoki też. Za wysoki taki jest. Bo oboje jesteśmy spragnieni takich owoców, nie? Już mówiliśmy, że takie ciężkie jedzenie, ostatnio te pierogi. Pierogi z kapustą i jak się nazywa, zapiekanka, jakieś takie inne. Więc teraz właśnie wlatuje sałatka i mango. Do picia mango i lassi. Lassi. Lassi, to jest jakieś na bazie jogurtu? Spróbuj to w ogóle. Dobra to jest? Pedro ma zieloną słomkę. Pokaż. Mogę to już za gęsto. Już zjedliśmy nasze owocowe sałatki. A teraz chcieliśmy tam wejść, ale tu jest w ogóle zimno. Ciekawa jestem, czy to jest w ogóle można wejść o tym godzinie na tą molę, czy nie? Tu jest kino letnie. A dzisiaj mamy 17. Elvis będzie. O, La La Land. 16. Zobaczcie, jak ładnie. Ja uwielbiam taką biel. Pedro, tu? No. I muszę wyłączyć, bo muzyka. Ale fajnie. Tak właśnie patrzę sobie na tą plażę, że ona tutaj z tej strony tak wystaje i się zastanawiam, czy zawsze tak było w Sopocie. I Pedro też się zastanawia, nie? No, nie pamiętam. Nie pamiętasz.
Ale teraz się w ogóle takie fale troszkę porobiły. No, wiatry są. Wiatr. Mhm. Ale generalnie jest fajnie. Na chodzenie. Bardzo fajnie. I tu plaża właśnie. A z drugiej strony jest grunt pokojny. Tak, zaraz pokażemy. A tu właśnie możecie zobaczyć Sheraton i obok Grand Hotel. Fajnie wygląda z tej drugiej strony, nie Pedro? Bardzo fajnie. A tu są takie w ogóle flagi Sopot. Ale bajka. A dzisiaj jest znowu fajny dzień, wieczór. No i tutaj możecie zobaczyć przystań jachtową w Sopocie. Tak wygląda. A tutaj jest... A tutaj w ogóle jakieś imprezy, nie? Pedro, były zawsze organizowane, pamiętasz? Restauracja. I jakieś właśnie imprezy tutaj. Ale tu chyba jeszcze nigdy nie byliśmy. Wygląda tak jak łódka, nie? Tak. Wygląda tak jak łódka, tak jest. No i tutaj faktycznie wygląda jakby kształt takiej łodzi, ten bar, nie? Fajnie to wygląda. Wszystko na biało. Wszystko jest na biało, okna są takie, jakbyście byli na łódce. A ogólnie to mi się podoba właśnie kolor bieli. Te deski białe, super. Tu jakaś imprezka. Bali 44 numer. Idziemy Pedro na Bali 44. Się załapiemy może. Imprezka jest. Imprezka jest. No tu już następni goście. Idą. Wynajem luksusowych jachtów motorowych. No, to jest na pewno fajne. O, i tutaj jest... I tutaj właśnie jest taka restauracyjka. Fajna też. Też fajna. Tam już zaraz mamy końcówkę molo. No i właśnie przypływa statek. Widzicie? Ale Pedro nas zaszczyt trafił. Niespodzianka, bo on zaraz tu wpłynie. Ale super. I to chyba jest ten taki a la piratów statek. Nie? On chyba płynie na Hel. Czarna perła. On chyba na Hel płynie. Tak mi się wydaje. On... Na tym morzu to wcale nie wygląda, że był nie wiadomo jaki duży. Pedro. Mały. Wygląda na mały. Już słychać muzykę. Starodawny, nie? Tak. Jest robiony właśnie na wzór takiego starodawnego statku. Myśmy chyba go nawet widzieli w Gdyni. Nie? To jest chyba ten sam. A to nie jest tą czarną. A to nie jest czarny, on jest brązowy. Piraty. No. Jak on się nazywa? Pirat. O, już tutaj zrzucamy map. Tak, a bo on musi zaczepić. On musi o to zaczepić. On o to zaczepi? Aż mi się nie chce wierzyć. Muszę zobaczyć. Chyba rzucił tutaj. Nie, nie rzucił. Rzucił, ja nagrywał. A? No. Dzisiaj co? Było fajne, bo jest fajna pogoda, nie? I co, zostajemy w tym kinie? Zostajemy. Tak? No.
Doha ci idziemy na leżak. Elvis będziemy oglądać. Elvisa. A ty już jesteś Elvisem. No. Wyglądasz tak. No, tak zawsze wyglądał. I śpiewasz jak Elvis.